Uszanowanko! Ja jestem Gringroof, a to kolejny odcinek Warcrafta trzeciego dodatku The Frozen Throne. Jak mówiłem poprzednio, to było krótkie cięcie, także nie będę tutaj świrował, że ej, w ogóle mam 4000 hajsu, może jakieś kupię lepsze itemasy. A nie ma tu jakichś takich legendarnych itemów gdzieś? Albo coś? Bo w sumie to tak... No tak średnio bym był, tak średnio. Korona królów. 7,5, dobra. Żartowałem. Żartowałem z kopowaniem itemasów. Bo tak. Ojej, przyzywałem. Aha, dobra, to daje dwa trole, tak? One znikną sobie, ale daje trole. No to spoko. Niepotrzebnie może używałem. A w sumie z drugiej strony przynajmniej wiem, jak działa. A to nie ma jakiegoś wielkiego cooldownu. Dobra, lecimy tam na pałę. Albo kurde. Nie podskakuj, koleś. Tazdingo! Czas na krwawe wody. Tazdingo, człowieku! Tak a propos Tazdingo, to od niedawna jest... znaczy od niedawna, od 3 tygodni jest... w Heroes of the Storm. Jezus, albo Vol'jin, albo Zul'jin. Teraz nie jestem pewien. Co tylko zechcesz. O Jezus, ale ja mam problem, bo nie wiem, który to był. No, a północy to miało być, panie Tłału. O, panie Łeksarze. Dobra, dobra. Czy to ci wygląda na północ? Co tylko zechcesz. Chyba, że się zaraz magicznie zmieni pora dnia. O, magicznie się zmieni pora dnia. To tu. Miejsce spotkania znajduje się kawałek dalej. Okay. Witajcie, ludzie. Czas najwyższy, żebyście się pojawili. Co to ma znaczyć? Przecież ten ogr nie może być orkowym wodzem. A żaden z was nie jest Jainą Prawdą. Jainą. Jaina? Dlaczego sądzisz, że ona... Dość tej paplaniny. Mieliśmy pochwycić waszego wodza, ale ty nam też wystarczysz. Do ataku! Do ataku, ale to... Dużo was tu. Wiedziałem, że to będzie pułapka. Co mnie czeka? Przyzwitych. Nie wiem, tu się zbafuj, przyzwito. Postaw to. Wylecz naszych. Jakoś to będzie. Z czym ryj? Uwielbiam to robić. Okej, okay, dość szybko się nich pozbyliśmy. Gadaj, kto was nasłał? Jaina? Durna bestio. Nie masz pojęcia, co was czeka. To dopiero... Warcraft początek. No dobra, wróć do trela. No, wiedziałem. Ale to nie była północ, to nie była północ, to było południe. Więc troszeczkę nas trolololololololowa, lalalalali. Dobra, sorry. Czemu te skały ożywienia nie teleportują? Trochę smutne jest, bo nie chce mi się tak biegać cały czas. No ale trudno. Szybkość duża, jep. Złoto, złoto dla mnie. Tu jeszcze tej części mapy nie odkryliśmy, więc pewnie będzie trzeba później tam pójść. Tutaj raczej nic nie ma, oprócz może obozowiska tych kolco bestii i tak dalej. A czemu wy, jak tutaj stoicie i gonią nas jakieś dziutki, to nie bronicie? No tak myślę, no bo chyba po to są strażnicy przy wejściu, żeby pilnowali, nie? No ale... Zwierzyna jest blisko. Okej. Chodź tak do trala. No hej, tral, co tam, ziomek? No, siema, ja tam tutaj, siema, elo. Miałeś rację, Ryksa. Powinienem ci był zaufać. Nadal jednak nie wierzę, że Jaina mogła... No bo to nie Jaina. Czas chyba na podjęcie bardziej bezpośrednich działań. Napisałem list do Jainy Proudmoore z żądaniem wyjaśnienia tego całego szaleństwa. This is madness! This is Orgrimmar. Nie, this is Horde. For the Horde. Czy coś?
Będę chyba jednak potrzebował pomocy w przedostaniu się przez ludzkie postępy. Sterowiec zabierze cię do nowej wioski mrocznych włóczni, a Woldzi udzieli ci wszelkiej potrzebnej pomocy. Powodzenia, Reksarze. Przyszłość Durotaru spoczywa w twoim. Durotar to ojciec Trala, którego Tral oczywiście nie znał, dlatego na cześć swojego zmarłego ojca nazwał krainę Durotar. Tak mi się wydaje, w sensie jakby państwo orków Durotar, a największą twierdzą zbudowaną przez orków jest właśnie Orgrimmar, no co gracze WoWa oczywiście wiedzą. Ciąg dalszy nastąpi. Rozumiem, że gra mnie troszkę strollowała, więc utniemy to. I wrzucimy to na początek tamtego odcinka, bo kurde. No bo kurde, chociaż z drugiej strony mógłbym zacząć starą nienawiść, bo to już jest rozdział drugi, no to sobie to zaczniemy, no bo no nie będę odwalał teraz, bo... Dobra, to nieważne, to lecimy normalnym tempem dalej, mniej więcej pół godzinki, jakoś to będzie. No nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji i sprawy, ale okej. A cóż o? Twierdza ołków. No nieźle. Ale to fajnie co zrobili, mimo wszystko, te akty podzielili tak. Ot, wow. To są chyba zwykłe tłoły, tak mi się wydaje. No. Witaj. Cieszy nas twoja wizyta. Ale wiemy też, że masz ważną misję. Na wyspę Terramor niełatwo się zabrać. Terramor, to jest wyspa Jainem. Tu takiego, co może ci pomóc. Czeka w porcie. Okej. Idź drogą za miasto, ale uważaj. Podobno ludziowa flota patroluje kanał między wyspą a kontynentem. Jakaś to śmieszna ludziowa flota. Dla ciebie trudną przeszkodę. No dobra. Uwolnij mą siłę. Aha, i to jest kolejna mapa, którą trzeba łazić. No to już troszkę mnie nudzi. Co mnie czeka? I kasy miałem więcej. Ej, oszukali mnie, Boże, mogę sobie itemy kupić jakieś tam. Bliet. Nasze ścieżki zbiegają się. Przyzwij Miszę. Dobra. Zapchlony kundel prowadzi. Let's go, Bliet. Uwolnij czarownik. Jak cię tam toporem gryj. To jest boss. This is godlike. Co tutaj mamy? Przejście, tak? Jakieś? Do którego mamy iść oczywiście, tak? Okej. Okay. O, Samuro. Ej, a sam... To nie był tamten Samuro, okej. Okay. Dobra, bo pamiętacie w pierwszej części, znaczy w pierwszej kampanii, to jest ludzi, w podstawowej części gry, zabijaliśmy jakiegoś mistrza ostrza, ale to nie był Samuro. Trąbka, bracie. Nazywam się Samuro. Woldzin powierzył mi kilka porcji materiału wybuchowego. Gdyby udało mi się umieścić je w pobliżu ważnych budynków, to całe zamieszanie spowodowane eksplozjami powinno umożliwić ci przedostanie się przez kanał. Otóż to. Jakie to zadanie? Aha, wy teraz nie gracie? Do twojej dyspozycji. Słucham i jestem posłuszny. Świetny wybór. Świetny wybór. Tak! Słucham i jestem posłuszny. Ile sekund jestem niewidzialny? Jesteśmy atakowani. Coś mnie widzi. No nieźle. Trąbka. Jakie to zadanie? Tak! Słucham i jestem posłuszny. Świetny wybór. Hoj! Rozumiem. Ale... Słucham, aha, wystarczyło to po prostu wejść, okej. Okay. Świetny wybór. Hoj! Tak! Świetny wybór. Hoj! Świetny wybór.
Ale tak szybciej tu przebiegnij. Świetny wybór. Dobra, w tym momencie troszkę spieprzyłem, ale to nic. Tędy też przejdziemy. Dobra, siup. Oni o mnie tu prawie nie wiedzą, nic. Dobra. Jeszcze sobie przejdziemy tutaj. O, szybko idzie. O, wieżyczki, no one mnie niestety widzą. Trąbka, wojowniku. Mógłby się troszkę podleczyć, chłopie, bo jesteś troszeczkę ubity. A po drodze mamy jeszcze... Świetny wybór. Kurde. Co teraz? Świetny wybór. To nie będzie trwało wiecznie u mnie na przykład. Świetny wybór. No i zginąłem, ale chyba się wskrzesi, co? Bo spieszyłem, bo za bardzo dawałem się obijać. Mogłem. Jeszcze raz. Tym razem nic nie zauważyłem. Mogłem to nieco lepiej rozegrać. Co to jest tutaj? I czemu kazało mi przyjść tutaj? No dobrze. Dobra, tam jeden hit na mnie to spoko. Dobra. Biegnij dalej sam. Dobra, wy już mnie nie widzicie. Posmakuj mojego ostrza! Do twojej dyspozycji. Dobra. Mistrz ostrzy zrobił to bardzo dobrze. Może nawet ja chyba lepiej. No dobra. Troszeczkę tym ludzikom budynki poniszczyliśmy. A, udało się. No dobrze. Jaino. Nazywam się Rexar i przynoszę wiadomość od wodza Trala. Tego samego, który miał zginąć z twego rozkazu. Ciekawi go, dlaczego twoi wojownicy zapuszczają się na nasze ziemię i grożą nam wojną. Co? O czym ty mówisz? Nie chcę śmierci Trala. Nie zamierzam też łamać postanowień traktatu, który podpisaliśmy. Być może, co jednak nie zmienia faktu, że to twoje okręty i twoi wojownicy napadają na nasze obozy na kontynencie. Po drodze tutaj musiałem ominąć jedną z ich baz. Zapewniam cię, że nie wydałam takiego rozkazu. Zaprowadź mnie do tych wojsk, Rexarze. Chcę je ujrzeć na własne oczy. Au. Oni mi nie wyglądają na ludzi, Rexarze. No nie. Te wężopodobne istoty musiały zniszczyć obóz i pozabijać twoich pobratymców. To są nagi i to jest właśnie to, co spieprzyłem. Chociaż z drugiej strony może nie będę po prostu mówił nic więcej na ten temat. Tak chyba będzie najlepiej, jeśli ja nie będę nic mówił. Okej. Bo chciałbym, żebyście też mieli jakąś tam, powiedzmy, niespodziankę podczas oglądania. Dobra. Co mnie czeka? W sumie też byś mogła przyzwać żywiołaka. Nikt by się nie obraził z tego powodu. Dobra. Jaką mamy misję w tym momencie? Udaj się do legowiska Nag. Udaj się... O, legowisko Nag. Znajdź ocalałych ludzi. Gdzie może być legowisko Nag? Jak myślicie? Wędruję samotnie. Łowy rozpoczęte. Gdzieś przy brzegu raczej. Tak mi... Aha, rozumiem, że tutaj. Okej. Aha, dodatkowa misja. O, dobra, ale to spokojnie. To potem sobie ją zrobimy. Może. Legowisko Nag jest gdzieś tam, więc pójdźmy w tę stronę. Troszkę dużo ich tutaj jest, muszę przyznać. Fontanna zdrowia, też fajnie byłoby ją sobie przejąć, no ale dobrze. Jeden, a czemu pojedynkowych nie mam wszystkich? No nieładnie, bardzo nieładnie. Przyzwij to... Pierdyknij jemu z tego. Kozacki, dość dużo ma życia. Aha, oni są na maksa ulepszeni. No dobrze.
tam przylecimy dalej w tę stronę. Może ominiemy go. Ominęliśmy go, dobrze. Się udało. Aha, ale i tak trzeba iść tędy. Super, Albercie, omijasz to, czego nie powinieneś omijać. A z czym ryj? Dobra, z czym ryj jeszcze raz. Dobra, z czym ryj? Coś go odratowywało. Nie wiem, co to mogło być. W sensie zdejmowało z niego ten efekt. A może on sam ma takie coś, nie wiem. No w każdym razie mniejsze o większe. Dobra, Rexer dostał level. Dobra, spoko, zrobimy to w ten sposób. I lecimy dalej. Tu gdzieś jest to obozowisko. No oni przy wodzie, nie? Mieszkają. XD. Ej, to nie jest to. Ja pieprzę, jaki to jest dupa tam. Musi być nora, ty. A, no dobra, ale i tak dobrze. Gdyby udało się nam odnaleźć jakichś ocalałych ludzi, to dowiedzielibyśmy się, czy ci służyli. A tam co tam jest? Chyba kolejny kamień, co? Bo jak mówią, że gdzieś blisko jest obozowisko ludzi, no to powinno być, nie? A przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. A nie, to murloków mi nie chcemy. Nasze ścieżki zbiegają się. Co nam zostało? Aha, znak, chyba to znak może. A co to jest? Ja już chcę zobaczyć, jak to działa, bo już nie pamiętam. Aha, ale to nie bije tych, niestety. No dobra, takie dość średnie masz te ulti, muszę przyznać. Bywały lepsze. Kat Woldin ma chyba też lepsze, nie? Rój, no dobra. Uj! Dobra, tu gdzieś musi być ten obóz, bo jak już tyle do nas przychodzi ich, to o czymś to raczej znaczy. Dobra. Dobra, Jaina tam ładnie ich poharatała. Jeszcze raz. Dobra. Chyba całkiem spoko wyszło. Dobra, let's go. Tu raczej nie. Bardziej w tę stronę, co? Tak myślę. Ojej, co to jest? Syrena. Ale coś... ściąga sobie jakiś efekt. Bez dwóch zda... Uwolnij bestię. Priscilla, a nie, to Sicilla. Tam jeszcze ryj. No nieźle, tu mógłbym użyć tego. A nie użyłem. Nie, troszkę rak. Oj, trzeba podleczyć tutaj pana. Dobra. Rexar, żyj! Dobra. Żyje. Dobra, umarł, ale... gdzie się zrespi? Tu był kamień. O, to chyba nie tak daleko. Dobra, Jaina też umrze. Spoko. Ale to nic, oni są troszeczkę... obić. Ojej, oni się wyleczą teraz. Szybko. To ciekawe. Już tam nic nie ma, on bym się przeteleportował, cholera. No nie wyszło tak jak chciałem. Oni się teraz tam porządnie poleczą. No, nie każdy rodzi się z mózgiem, no nie, Albercie? No właśnie. Ale to nic, oni się nie powinni wyleczyć zbytnio, zbyt dużo, więc raczej sobie poradzimy z tym. Dobrze. Dobrze. No, tak jak mówiłem, nie poradzili sobie z leczeniem zbytnio dobrze. Więc jest jakaś tam nadzieja. Może chodźcie tutaj, bliżej tego, powalczcie. Okej, no i wiesz, spoko.
A ta wbija 8 level, miała 6 jak tu przyszedłem. No ale też już padła. Wytropię ich. Rękawice runiczne, to weź sobie ty. Co to tam jest? Uuu. Co to jest? No dobra, nie wiem o co chodzi, ale... Ale spoko. Ale te nagi szybko padną, bo są słabe. No i elo. Nie, ciebie też nie mogę. No dobra, trudno. Chciałem spróbować XD. Dobra. Co dalej? Powiem wam, że szczerze nie pamiętam tej kampanii aż tak. Możliwe, że ją omijałem, jak grałem. Znalazłem trop. Dobra, więcej armii mamy. Ty tam może ich podlecz. Czekaj, że właśnie, chciałem się zapytać, czy drzwiołak też dostanie. Ale już widzę, że dostał, więc spoko. Ty być zwodnik. No tak trochę. Dobra. W tę stronę czy w lewo? W lewo czy w prawo? To jest chyba dość ważne pytanie w tym momencie. Dobra. No wyleczyłem ją, cholera no. Dobra, ona się tu zrespi. To ją przeteleportujemy zaraz do chłopaków. Dobra. Aha, czyli mogłabyś to zrobić. No nieźle. Co mnie czeka? Jaki mamy plan? Dobra, ale to co, w dół lecimy, no bo innego planu raczej nie ma. Ta znowu umarła. Ojej. Ale trudne, nie powiem, że to nie jest trudne, bo jest bardzo trudne. Muszę przyznać. A, ty nie możesz walczyć w tym momencie. No dobra, trudno. Trudno, trudno. I tam jeb tobie tym przez łeb. Dobrze. Za mało, manie. No masz 100, a teraz? No, aha. Rychło w czas, Albercie, żeś użył to. Rychło w czas. Zapchlony kundel. Rozumiem, że tu jest pewnie baza, skoro tam musisz iść. No dobra. Nasze ścieżki zbiegają. No dobrze. Więcej was. Nasze ścieżki zbiegają się. Postaw tam znaki leczenia. Dużo was tu, bardzo dużo. O Jezus, tu jest jakaś pułapka tutaj, ej. Zobacz, ile ich jest, a ile ja mam armii, nie? O Jezus, uciekajcie. Pójdziemy w górę. Znalazłem trop. Ale to nam każe iść tędy, jejku. Nasze ścieżki zbiegają się. No dobra, trudno. Jakoś powalczymy. Dobra, to jakoś się udało. Pytam z klejwary. Mogę pomóc. Zajmę się. Dobra, przejęliśmy kontrolę nad jednym. Zostaw tam mnie. Dobra, przejęliśmy kontrolę. Czy to jest stała kontrola? Chyba stała kontrola. Więc wypadałoby to korzystać z tego. Co mi umarło?
naprawdę. Brzmi nieźle. No dobra. Widzisz, że ja zmyślam? Słyszę. Chodź tutaj. Mogę pomóc. Wypłaszaj. Dobra, jakoś wyszło. Idź do studni, Jaino. Idź do studni, Jaino. Zostaw to mnie. Idź do studni, Jaino. Oj, Jaina, ty w obuzie. Jaki mamy plan? Chodźcie do studni. Ożywiamy jak leć tam. Poszukaj nam czegoś. Bo Jaina ma troszkę mało HP. A ty nie masz zbyt dużo many, panie Rokanie. Łokanie. Słodko. Dobra, ona nam się tu ładnie podleczy. Aha. 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 Nie wiedziałem, że żywiołaki potrafią po wodzie chodzić. Znaczy, no w sumie raczej logiczne, tak? To są żywiołaki wody, ale... I tak nie wiedziałem. Wypłaszaj. Dobra. Let's go. Misza. Control. Jeden. Sobie damy. Oj, ktoś do mnie dzwonił, widzę. No trudno. Nagrywam. Jestem w trakcie nagrywania. No tu już wyczyściliśmy dużo nag, więc powinna ta droga być raczej czysta dalej. No ale wszystko się może zdarzyć, jak mi się wydaje. No trochę jeszcze jej zostało. Nie ma co. Misza, chodź. Ojejku. Ty nie możesz. Mogę pomóc. Brzmi nieźle. Zostaw to mnie. Dobra. Brzmi interesująco. Będę szatował. Widzisz, że ma myśl? Okej, jako tako idzie. Coś tam wzywamy, coś tam bijemy. Zostaw to mnie. A gdzie jest Misza? Umarła. No dobra. Zaraz ją naprawimy. Dobra. Wyszło całkiem spoko. Sam się poprosi. Wyczyszczone. Ojej, ale to nie jest jakby główne zadanie nasze. Dalej trzeba jeszcze gdzieś iść. A, final boss. O nie! Tak się nie robi. Przejmij kontrolę. I bij ich tam. Panno Jaino, płód mu. No trochę nas powyzabijali. No nie, źle. No. No cóż. Shit happens. A przynajmniej pokazywali, że to tutaj. Szybko podleczymy sobie tego Rokana. I co? No i... Będzie trzeba iść, no bo nie mamy innego wyboru. Wszędzie są tylko fontanny, nigdzie nie dokupimy jednostek. Niestety. Misza też podliczymy, żeby on nie tracił tego 150 many. Dobrze, to se czaduj. Jaki mamy plan? Jeszcze ta Misza. Jeszcze chwila, moment. I pójdziemy, bliet. Dobra, myślę, że już można iść. Nasze ścieżki zbiegają się. Uwolnij mą siłę. Tarcza honoru. Same masz tarczę, szmato. Dobrze, tutaj już mamy prawie ulti. Na nim to ulti też powinno być, jak dojdziemy, więc spoko. Uważam, że teraz się uda. Zwłaszcza, że cały tabun tu puścimy tych ziutków. Znalazłem trop. Łowy rozpoczęte. Dobra.
Ciekawe. Spoko, spoko. Zaraz będzie mógł coś zrobić na pewno. No właśnie. Przerwali mu chyba ultimate'a, tak mi się wydaje. Aha. Nie znoszę przemocy. Jeszcze drugi, co? Dobra. Już jest nasz. No dalej, bicie, bicie go. Potem ją. Gdzie jest Janina? Mogę pomóc. Bierz to. Nie wiem, co to jest, ale... Ale bierz. A, to się... Kurde, to się używa. No dobra, ale tu chyba nie ma żadnych ludziów, co? Przybywamy zbyt późno. Węże zdążyły ich pozabijać. Chwila. Ten jeszcze dycha. Ten jeszcze dycha. Janina? Odnaleźliśmy cię. Nareszcie. Admirał... Admirał się ucieszy. Admirał Proudmoore. Czy to możliwe? Musimy natychmiast wracać na Terramor. Terramor. Ale... Zaufaj mi, Rexarze. Wytłumaczę ci wszystko na miejscu. Trust me, I am an engineer. Zostaw to mnie. Straż Mrozu? Pewnie te żywioła... Co to jest? No dobra. I teraz wracać tam? Nie ma tam czegoś do przetepania? O Jezus, można. Jest, jest, jest! Dobra. Co teraz? Pożegnam się z wami i zaczniemy w następnym odcinku. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!